Przede wszystkim to, o czym pan dyrektor mówi, to te w czasie pandemii COVID-u wszystkie szpitale zostały objęte naszą pomocą i naszym wsparciem. I tak naprawdę działanie było bardzo szybkie, bo pierwsze, co uruchomiliśmy, to te szpitale, które były już w jakimś projekcie partnerskim albo miały swoje projekty. Pozostałe szpitale, które nie były w projekcie, nie miały swoich projektów, włączyliśmy do całkiem nowego projektu i zaczęliśmy po prostu budować tą część inwestycyjną. Dostawaliśmy zgodę z Komisji Europejskiej, z naszego ministerstwa na to, żeby te pieniądze tutaj inwestować. No i przede wszystkim, jak tutaj byłem 2 lata temu, to przede wszystkim pracownicy tego szpitala cieszyli się, że coś się wokół nich zmieni, że to będzie nowa przestrzeń właśnie wyremontowana, że będą nowe okna, nowe drzwi, bo tak naprawdę ludzie to dostrzegają i czasami nie jesteśmy w stanie zmotywować pracowników służby zdrowia pieniędzmi, wyższymi stawkami, ale jak lekarz dostanie nowy sprzęt, pielęgniarka dostanie nowe wyposażenie i nowe urządzenia, to naprawdę widać, ja przynajmniej tak widzę z boku, może pan dyrektor to poświadczyć lub nie, widzę, że jest większa motywacja i chęć do pracy. To bardzo duże wsparcie i jeszcze raz, panie marszałku, bardzo serdecznie dziękuję w imieniu swoim personelu, a przede wszystkim pacjentów, bo ta pomoc finansowa, którą państwo nam żeście przekazali w walce z COVID-em w wysokości blisko 2 milionów złotych, umożliwiła nam na zakup tego nowoczesnego sprzętu chociażby, umożliwiła zakup sprzętu, który był wykorzystywany bezpośrednio również też i na oddziałach COVID-owych. Ale tak jak pan marszałek powiedział, to przede wszystkim wzbudziło zaufanie personelu, że nie zostaliśmy sami w tych bardzo trudnych czasach. To było bardzo, bardzo ważne. I ten zakup drobnego sprzętu, czy jak pan marszałek powiedział, remontu, to skutkowało tym, że warunki pracy zdecydowanie się poprawiły. Personel nie bał się. Na samym początku przecież wszyscy wiemy, nie było masek, nie było fartuchów, nie wiedzieliśmy jak postępować, ale państwa pomoc umożliwiła to, że personel przychodząc do pracy rano nie bał się, że nie będzie miał na przykład masek na twarzy, czy nie będzie miał środków do dezynfekcji, a te wszystkie środki, które pan marszałek z zarządem i z radnymi przekazaliście na funkcjonowanie szpitala, spowodowały to, że mogliśmy leczyć chorych, ale również i nasz personel się czuł bezpieczny, za co bardzo serdecznie dziękuję. No i mam nadzieję, że współpraca dalej się będzie rozwijała. No tak, o przyszłości też trzeba rozmawiać. Oczywiście. My, szanowni państwo, w sumie przekazaliśmy na pomoc dla szpitali ponad 180 milionów złotych przez ostatnie 2 lata. To kwota, której tak naprawdę na początku nie mieliśmy. To też i wysoki kurs euro i zarządzanie odpowiednie funduszami europejskimi spowodowało, że takie wsparcie dotarło do szpitali. I też taka nauka dla nas, bo to był projekt partnerski, złożony z 25 różnych podmiotów. I wydaje się, że dzięki Departamentowi Zdrowia i determinacji zarówno pani dyrektor Kariny Bedrunki, jak i pani dyrektor Izy Dalmoń-Kandziory, to się udało, ten projekt, jeszcze jesteśmy w trakcie realizacji, ale odpowiednio przeprowadzić. I ta nauka nam pozostanie na następną kadencję, na następne fundusze europejskie, bo już żeśmy się poznali i teraz cokolwiek będziemy robić, to zdajemy sobie sprawę, że was w takich szpitalach powiatowych, jak tutaj w Głuchołazach, mamy dobrych partnerów i nie będziemy się bali podejmować kolejnego wyzwania, panie dyrektorze, i to takie na przyszłość. Cieszy nas to bardzo, bo my zadeklarowanie. Jak najbardziej cieszymy się z możliwości dalszej współpracy, bo pacjenci, jak to mówią, byli, są oczywiście i będą, prawda? Tak, tak. Także, niestety medycyna w obecnym czasie rozwija się tak dynamicznie, że bez nowoczesnego sprzętu nawet najlepsza wiedza i doświadczenie nie są w stanie leczyć na takim poziomie, na jakim pacjenci by chcieli i lekarze by chcieli leczyć pacjentów bez wsparcia. Za co jeszcze raz bardzo serdecznie panie marszałku dziękuję. Bardzo dziękuję.